Postaram się przynajmniej. To jakiś Czech jest. Piwo poszedł. To jakiś Czech. Muszę, nie mogę mieć błędu w parkurze. O, dostał! Nice, nice, nice! Lawę wylał, idiota. What the... What the... Ale laguje, znowu ladży, ladży. Ale, ale czekaj, teraz tak z boku. No kurde! Jest, ginął. Nice. Jak piczka. Nice, ile masz kili? Dwa? Okej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii The Walls wraz z Multim. Siema. Siemaneczko. No i dzisiaj zagramy sobie na mapie The Candyland. I Candyland jest to nowa mapa, taka cukierkowa, jak widzicie. Dokładnie, latające waty cukrowe i jakieś lizaki w dokładnie ogóle, dalej. Ale jest spoko. Mapa jest wygląda spoko i to jest najważniejsze. Multi znają, znają chyba na pamięć, nie? Tak, tak. Okej, no to multi znają na pamięć, tak więc również będzie spoko. A ktoś mi tutaj wbija po czarcie? Nie ma, nie ma! Ja go biorę. Okej, mam ten, zdobyłeś jakieś może buteleczki na ten, na początek, czy nie? Wiem jak zdobyć. Wiesz co trzeba zrobić, stary? Ale już mam, trzy. Trzeba... A wpisz surface. Ale to ten, ale po co? No kurde, piczo, wypad. Co jest? Nie, bo jakiś typ mnie blokuje. Właśnie, wiesz? Wytłumacz co to jest ten surface, bo ten, nie wiem. Dobra, surface to jest taka komenda, którą posiadają VIP-y. Że jak ją wpiszemy, to jesteśmy na... Na powierzchni, no nie? Na powierzchni, dokładnie. Możemy ją używać tyle razy, ile chcemy, dopóki nie zakończy się po prostu czas na zdobywanie surowców. Dokładnie. To jest spoko, bo nie jest to też jakieś OP, nie? Że ej, czekaj, czekaj! Fuck it. Nie będziemy się w sumie w czasie walki tepać, nie? Dokładnie. To by było wtedy nie fair. Ja zawsze zapominam o tym żelazie. Ogólnie na tej mapie jest strasznie dużo żelaza. I jak może nie wiecie, ale albo może wiecie, albo nie wiecie, skończyłem już serię moją na Twitchu, Droga do 3000 końców, która mi pozwoliła na kupienie właśnie Enchanting Table, który tak dostaje na sam początek gry. No i dzięki temu będę mógł sobie enchantować rzeczy, nie? Dokładnie, i warto właśnie wspomnieć, że właśnie tą... Coinsy, czyli to co zbieramy, to w sumie co nas najbardziej mobilizuje na tym serwerze, daje nam właśnie możliwość kupienia itemów przed startem gry, czyli po prostu możemy na przykład kupić sobie drewniany kill-off, czy tam enchanting table i tym podobne. Dokładnie. I będziecie na przykład dostawać od razu drewniany kill-off na początku gry, albo enchanting table i tak dalej. Jestem tylko ciekawy, czy to działa na takiej zasadzie, że można wszystkie wykupić, czy to się podmienia. Kurczę, nie mam pojęcia. Wiem stary jedno, że to jest stałe, nie? No tak, no to tak. Na pewno. To jest stałe. Ale fajnie czyli... by było, jakby można było wszystkie kupić, bo wtedy... Tak, na pewno tak jest stary, że no, masz... No, bo ogólnie Hypixel to jest właśnie taki serwer fajnie zrobiony, że ludzie tu grają, bo mają jakiś cel, nie? Żeby dokładnie. Żeby coinsy i tak dalej, to jest zarąbiste właśnie w tym serwerze, to mi się podoba. Prawda. To właśnie brakuje w niektórych serwerach takich polskich, czy też innych. I tutaj jest właśnie fajnie, także jak tam chcecie wbijać do mnie na Twitcha, to... Dokładnie, nie, zapraszam. Tam da tam ten link czy coś. Tak, tam dam link w opisie, bo ogólnie bardzo mi się podoba oglądać te streamy, bo Multi pokazuje, że naprawdę dobrze gra. I właśnie dlatego też z nim to nagrywam, bo on już jakąś, wiecie, bazową wiedzę na temat Duelsów ma. Ja natomiast jestem jeszcze, wiecie, taki bardziej zielony, ale też daję radę niekiedy, nie? No, i tyle. Ale... W sumie jesteś zielony. No właśnie. No okej, okay. Ale dobra. Okej, okay. Ale wracając właśnie do tego jeszcze, to w drużynie niebieskich jest 6 osób. Mi się wydaje, że oni są po prostu, że są na TeamSpeaku i jest to jakaś gildia, ale nie wiem, zobaczymy. Właśnie czasami jest tak, że trafisz się na grupę cymbałów, a czasami jest tak, że trafisz się na grupę na TeamSpeaku i oni cię będą fokusować. To jest przesrane, wtedy się grać nawet nie da. Masakra. Bo oni mają teamwork po prostu, no, nie? No dokładnie, mają teamwork i wiecie, rzucą się na jednego. Dokładnie. I to wtedy już sensu nie ma. Tak samo ja na przykład ostatnimi czasy rage'owałem na live'ach i nie podaję już aren w sumie, bo nie da się grać po prostu, bo widzowie strasznie się pchają i fokusują, nie? I to jest w sumie denerwujące, nie? Bo no jest trochę denerwujące, trzeba przyznać, no. Po masakra. Prostu wiesz, wychodzisz tam i tak dalej i nagle cię wszyscy fokusują, a ty jesteś sam, nie? Nie masz w ogóle kontaktu z innymi graczami w twoim teamie, nie? No dokładnie. Ale to już wiesz, to już jak się trafi bardziej, także spoko. Dobra, właśnie, zdobywaj dużo tych... Który masz level? Pierwszy. Trzeci.
trzeci już? No to widzicie, właśnie to jest różnica pomiędzy mną a Multim, że on to ogarnia lepiej. Ale tak, ty nic nie przepalałeś, tak? Jeszcze. A, bo ty miałeś jeszcze buteleczki, no właśnie. I węgiel. I węgiel, tak. Ja właśnie mam pierwszy level z węgla w sumie. No ale dobra, to się opłaca, bo właśnie potem można ten enchanting ogarnąć, tym bardziej, że Multi ma jeszcze ten student do enchantingu, więc będzie spoko. Tylko, tak jak mówię, musi nam się trafić ten prot, bo jak nam się trafi ten projectile protection, to można sobie to w dupę wsadzić tak naprawdę. Tak, to jest słaby enchant w sumie. To w ogóle nic nie daje. I też strasznie, jedyny taki minus, bardzo duży minus w sumie na Hypixel to jest damage book. On strasznie denerwuje. Tak, właśnie. Biegniecie za typem i nie możecie go trafić. Pokazuje te sparkle, nie? Wiesz, że wiesz, tam tak. te gwiazdeczki, a nic się nie dzieje, w ogóle damage'a nie zadaje. Dokładnie, nie? Graliśmy też przed chwilą i teraz pokażę wam właśnie, jak to wygląda, bo trafiło mi się tak bardzo często, będziecie widzieć właśnie wideo teraz, jak to wygląda. Że po prostu... W sumie przez taki sposób też przegraliśmy, bo był typek, który po prostu, bo to jest tak, że tutaj czasami lagerzy wygrywają z tego powodu, że na przykład zatrzymują się w jednym miejscu, my go atakujemy, a on się okazuje, że mu się połączenie resetują, że jest na końcu mapy drugim, ten, nie? No właśnie, ale też... Na przykład z tym damage'em, że wiesz, my go atakujemy, on nie dostaje, on nas atakuje, a my dostajemy, nie? Na takiej zasadzie. Beka, ale wiesz, co ci powiem, stary? Że jeszcze często jest tak, że przegrywa się po prostu z Amerykaninami. Dlaczego? Tak, ponieważ mają mniejsze piękno, nie? Dokładnie. Mają i ten damage book się rzadziej zdarza, nie? Dokładnie. No to jest takie przykre, ale Polacy też dają radę, no nie? Tak więc spoczko. Dobra, słuchaj. Trzy piece są ogarnięte. Tutaj jeszcze pójdę na górę, żeby wykopać sobie ten jeden iron. Czekamy, zobaczymy, może mi wpadnie w końcu, kurde. Ale te ekipy, kurczę, to na bank tutaj grają. Głównie chyba dlatego, żeby zbierać to, nie? No. Tak mi się zdaje. Oni będą ten... Bo na tym Teamspeaku się dobrze gra, bo się szybko farmi te końsy. Ta. Nie, no masakra. Wiesz, że tutaj też jest jazd, patrz. Chodź tutaj. Już idę? Wiedzieć. Na tej mapie ludzie, którzy nie mają enchantu, też mogą mieć przewagę, patrz. Bo tutaj, jak się przekopiesz, to tu jest taka jaskinia i tam jest tutaj gdzieś jest enchant. Tutaj na środku powinien być enchant. A właśnie, ja to szukałem, stare. To już wiem dlaczego. O, patrz, ten typ nie kopie tego węgla, chyba nie ogarnia. Weź go, no. Pewnie nie ma czy coś takiego. Możliwe. No i szpoko się level przynajmniej nabije. Dokładnie, nabijemy ten level na ten węgiel. Taka szansa, że ten, że przynajmniej, kurde, kilom się. Taka szansa przynajmniej, że ten, że jak się nie trafi za pierwszym razem prot, to można za drugim jeszcze stworzyć drugą tą zbroję. Prawda. Ale wiesz co? Na tej poprzedniej mapie trafiły nam się takie osoby, które zaczęły się defić, czyli zaczęły tworzyć jakieś zamki czy coś, jakąś platformę i chcieli tam kampić po prostu, nie? Jak dla mnie to jest słabe. Tak, i po prostu powinno być tak, że wszyscy raszują na środek albo od tyłu i wtedy po prostu jest przewaga po prostu liczebna, nie? I wszyscy się na... Klepa jest ostra wtedy. Dokładnie. I tak jak to mówią Super Gildia z Hathora, pozdrawiamy Aspyra, orają, nie? Orają. Okay. Urają, klepa. No, okej. Okay. Aspyra pozdrawiam, to jest mistrz PvP. Dokładnie, Aspyr dobry jest. Aspyr dobry, yeah. PvP. Dobra. Dobra, to czekaj chwilę, ty. Gdzie ty jesteś w ogóle? No ja tam w tej twojej kuźni. Okej. Zaczynam robić już zbroję. Dobrze, to jest tutaj, dobra, okej. Okay. To tak, co by tutaj jeszcze można było powiedzieć o tym? Miałem wrzucić dzisiaj Delboxa, ale powiem wam szczerze, że nie miałem kompletnie weny, żeby coś nagrywać z tego. A wiecie jak to jest, jak się nie ma weny, to wychodzi coś, jakiś shit. Ale na przykład miałem ochotę pograć na D-Wallsach. No to jak mam na coś ochotę, to wtedy to nagrywa się całkiem inaczej. Multi, nagrajmy coś, proszę. Proszę, nagrajmy coś. To właśnie tak było, nie? Ja tak... No dobra, no okej, tak mówię, ale co, ale na moim kanale nigdy nikt ze mną nie nagrywa. Jak możecie to zauważyć, że ten, że większość filmików, które są ze mną, to są w ogóle na innych kanałach. Tak, a jak ja mam stare? Single player, no teraz wrzuciłem Ale tam rzucasz, a u mnie co, cisza. Creatures craft, creatures. Z nikim nic nie nagrał. Chodźmy nagrać, co, ziomeczku. Ziomeczku, chodźmy nagrać. No dobra, ale chodźmy nagrać, ziomeczku. No dobra, było tak. Jest sharpness. Jak chcesz coś nagrywać, to mów mi po prostu, piczka, to będziemy nagrywać. Mów mi nagrywać, umyczku. Jest prot jeden, dobra. Okej. Okay. Mam 3 levele. Ile ty masz? Jest prot jeden na spodnie, uwaga. Dowej te gacie. Jest, no nie, projekto. Dowej gacie, nie. Uwaga.
Zauważyłem ostatnio, że wielu yes. ten, wielu youtuberów, no nie, gada po śląsku. Że jakoś tak wpadło im to w nawyk i to sprawiło, nie wiem kto to sprawił, że tak właśnie jest, ale właśnie tak dużo na Skype'a gadałem właśnie, nie? Dowej to. Węgiel, ty, o co ci biegło i tak dalej. To jest śmieszne. Ja idę jeszcze poszukać ten, pochancić na ten, na węgiel, bo potrzebuję lepsze levela, to może spróbuję jeszcze hełm jeszcze raz wykminić. Okej, spoczka. O, gdzie tu może być ten węgiel? Wiesz co, gdzie ty masz ten enchanting twój? O, jest, zabrałem. Ty piczo. Proszę nie płakać i nie kłamać. Nigdy mi nie dusz. Nigdy mi nie dusz. Czekaj, tu, ej, ile tu jest żelazo, ja pitolo, żeliwa, tyle. Ty żeliwo więcej niż więcej. Ale ogólnie zachęcam do aktywnego spędzania czasu, nie? Wszystkich zachęcam w wakacje. Tak. Dokładnie. Creatures Craft poleca. Creatures Craft poleca aktywne spędzanie czasu. Daj wychodź... crafting boxa, ty. Nie mam. No weź ty crafting skrzynkę postów. No nie mam, stary, naprawdę. I tam na ten, do naszego starego miejsca. Ja idę już. Idę już. Ale serio, nie? Bo... Ja na przykład mam coś takiego i to wiele osób wie i na przykład Blow się często wkurza, bo nie może ze mną pogadać, bo na przykład mówię mu, nie, teraz stary trenuję, nie mogę, nie? I on się na przykład denerwuje, że Delty, nigdy nie masz na mnie czasu. Nigdy. Dobra, już mam proty. No okay. Mówię. No spoko. A bo i wiecie, i to jest spoko, bo w wakacje właśnie polecam bardziej takie, wiecie, siedzenie na kompie jest słabe. Ja ogólnie miałem taką taktykę w wakacje ostatnie, że od na przykład 7:00 nagrywałem na przykład do 14 do 15 i później resztę czasu spędzałem. Montowałeś sobie czy coś w tym stylu. O, też. No to jest okej, ogólnie, żeby wiesz, właśnie nagrać sobie... Właśnie teraz chcę ten... chcesz enchanting? Mhm, tak. Właśnie teraz chcę więcej czasu też na rowerze trochę pojeździć z kumplem, bo nowy rowerek i taki to wiesz, różne rzeczy. Protection 1? Wiesz, że to o, ta wełna tutaj 1. To jest tak naprawdę żelkowy ten, Snake? To? Czekaj. No patrz, tu ma oczy, tu ma nos. No bez kitu, no. To... Ten. Ale węże mają nos? No mają. To tutaj bardziej taki, nie, wiesz co. Okej. Okay. Żylkowy nos, okej. Okay. A to trzeba, ale to muszą mieć ostro ten, ostre wyobraźnia jest w tych mapach, nie? Prawda. Podoba mi się to. Blue, zielone, no ile jest. Kurczę. Nie no, ogólnie mapa jak najbardziej na plus. Jest sam serwer także, polecam kompletnie. Zajebisty serwer. No i co? I teraz chyba czekamy te dwie minuty jeszcze, nie? Do tego. Dokładnie, możemy poruszyć jakiś temat, na przykład koniec świata. Koniec szkoły. No właśnie, nie? No to mówiłem, nie? Że wiesz, koniec szkoły to... Właśnie, multi-level up, nie? No, multi-level up, multi-nigimbus, multi... Technibus już? Technibus lub liceum, już jeszcze nie wiem. Tak, znaczy, no, dałem już podania, zobaczyłem, gdzie mnie przyjmą. Ta? No. I gdzie cię przyjmą? Nigdzie? No nie wiem jeszcze. Co? No muszą mnie gdzieś przyjąć. Ja bym cię nie przyjął. Miasto, że przyjmują prawie wszędzie. Także, wiesz, ja bym chciał, żeby otworzyli klasę informatyczną. Nie chce mi się męczyć 4 lata na... Ja wiem ogólnie, że ty jesteś ten, że ciebie nikt nie chce. Dzięki. Żartuję, stary. Dzięki. Ja ostatnio ogólnie, nawet teraz mam awatar na Skype'ie, no nie? Weź. Dobra, nie będę mówił. No mów. Nie, bo ja ogólnie mam coś takiego, że ja zawsze z multim tak do siebie spinamy, ale tak wiecie, dla żartów, nie? I to jest zajebiste, bo znajdujemy jakieś takie teksty na nas śmieszne. Rzeczywiście zajebiste, blęki, zajebiste. I to jest śmieszne. Jaki mam, mój awatar to twarz Multiego, jak miał ile lat? Ile ty miałeś lat wtedy? 2011 rok. Natomiast moją twarz ma na przykład na awatarze Blow. Ale przerobioną, bo ja przerobiłem. Przerobioną. I kurde... Albo Mandzia na przykład mówi, że jestem Mariusz Max Kolonko. No, Delty ma taki awek na Skype ogólnie. Taki mem był, że się cisnęliśmy z tego, ogólnie dlatego, że Delty miał taki awek na Skype'ie, że wyglądał jakby wstawał z krzesła
Ale siedział na nim. Jak no prezenter tego. Jak prezenter i to wyglądało jak pan Mariusz Max. Tak, jeszcze wiesz, tak włosy, tak. No tak włosy, wiecie, tak, taka mimika twarzy, że coś mówi, jakieś wiadomości ze świata i tak dalej. I taka beka, nie? Dożywotnia. Dokładnie. No i ja przerobiłem później ten, A później był mem z moją bagietką. Bo oczywiście nie można zjeść na konfie, na kamerce, bo tak, oczywiście... Tak, też. Bo co, bagietki? Ale to przecież stare filmy, żeśmy nawet film zmontowałem, no, z tą bagietką. No, film zmontował, ale na szczęście na niepublicznym, bo przez... Dobra, to linka macie w opisie. Nie! Dobra, chodź tu. Okej, już idę. Nie zlamy tego, proszę. Piona. Proszę, piona. 3, 2, 1. Fokusujemy, let's go! Nie? Prepare to the battle. Co? Fokusujemy, czyli tu są skrzynki może. Dobrze. O, fire resistance. Dobrze, rzuć na mnie i na ciebie. To jest do picia, sorka. Tam jest typek. Widzisz? Kurczę, idzie, dawaj go. Klepa! Ora! Orej! Dobrze, zginął. Ukradłem. Wiem, i ja w ogóle potrzebuję 2900 coinów na drewniany kilof na start. Mi się nie chce tam więcej drewna kosić. Ile bottle of enchanting mam? Mam 4 stare. 4? 4. Masakra, a i stare, czekaj. Dobra, spokojnie, teraz trzeba się skupić. Ej, już tylko jest 5 w blue. No wiem, bo zabiłeś jednego. Wiem, i ukradłeś dawaj, mu killa. Dawaj, stary, dawaj. Tam, patrz, oni tam wszyscy siedzą na tej wacie. What the heck? Dobra, idziemy tam. No nie widzę, nienawidzę tych typów. Ale to co będzie, oni się będą defić, ta? Będą defić, będą rzucać nas śnieżkami, stary. Oh god. A typek jest na środku, ja idę na środek, stary. Dobrze. Nie ma sensu teraz ich tam, niech oni się tam... Masakra. Zrobią gówno. Dobra, czyli będziemy po prostu podbijać. Czyli nawet jeżeli przegramy, to nie będzie takiego faila, bo po prostu... Chodź, pomożemy naszemu. Idę. Centrum, ta? A. Warej! Wara! Łoroż go, ja? Dawaj. Dobra, gonię typa. Czekaj, ja go przetnę, bo on po... Nie, w prawo skręć. Dobra, przetnę go. Jest. Dobrze, już się bałem, stary. Tak popatrzyłem na... Tak, nie chciałem patrzeć, nie? W ten lewy dolny róg. Mam stręża. Czekaj... Chcesz jednego? Dawaj. Będzie można ich tam zorać. O, jest jedzenie. Czuję się lepiej. Okej, okay, gdzie? Fucking genius. Wziął, wypił. Wtedy jak nie walczymy, no GG. No wypiłem, stary, bo to i tak ma 3 minuty. A no wątpię, że będziemy tam. Będziemy, spokojnie, stary. Poza tym ja niepotrzebnie wypiłem fire resistance, bo oni mogą lawę spuszczać. O, tam jest typek, pa! Widzisz typa? Tam na górze, no bez kitu. No, jaki debil. Dobra. Wbijamy tam do niego, czy jak? Wbijamy do niego, stary, tylko trzeba... Nie można... Weź patrz, czy on mnie atakuje. Dobra. Nie atakuje. Mów, jak będzie coś robił. Dobrze. Musiałbym lepszą pozycję, bardziej dogodną zająć. Ej, coś robi. Diamentowy miecz ma. What the fuck? Ope. GG skill. GG, stary, jesteś mistrzem. Zgadnij, co mam. Diaksowy miecz. Widzisz, tak. 5 butelek enchantingu. Tak się to wykorzystuje, ziomu. Stary, ty jesteś inteligentnym człowiekiem, naprawdę. Masz u mnie taki szacun, nie? Za to, że u mnie w szkole, nie? No. Jestem profil informatyczny, matematyczny, ja jestem na nim, nie? Mhm. I ogólnie, no, nie jestem jakiś, nie wiadomo, super z matmy, ale jestem na takim zawyżonym poziomie, co nie? Że u nas na przykład, jak ktoś ma 2, to normalnie mógłby mieć 3, nie? Mhm. Ogarnij to, że były wyniki ten... O, czekaj, tam jest typek, pomóżmy naszemu szybko. Już idę. Zaraz dokończę. Masz jakąś czałę, stary? Ale frajer na awku go wziął. Olol, dawaj go. Dawaj go, ja go złapię, wiesz? Postaram się przynajmniej. Tu jakiś Czech jest. Tu jakiś Czech. Muszę, nie mogę mieć błędów w parkurze. O, dostał! Nice, lawę wylał, idiota. What the... Ale laguje, znowu ladży. Ale czekaj, teraz tak z boku. No kurde! Jest, ginął. Nice. Jak piczka. Nice. Ile masz killi? 2? Ciekają. To za cioty. Trafiłem chyba. Wodę. Wodę, bo im podpalam. Tak, trafiłem.
Dobra. dawaj. Dobra, chodź po tamtego, co kampił. Już, czekaj. Idę po tamtego. Hit the ground! Jaka meka. Dobra, chodź po typa. Już, czekaj. Nie mam klocków, ziom. Muszę pokopać to. Dobra, idziemy po tego typa, dawaj. Gdzie on jest? Tam jest, tak? Tam, z lawą. Ja mam tego. Weź go zestrzel, spróbuj go zestrzelić. Tego typka, tak? No. O, patrz, ucieka. Trafiłeś? Mhm. Czekaj, nie, ale ucieka, wiesz? Wejdź sobie na wzgórze. Czekaj, no to wejdź, a ja będę go jechał z tej strony. Okej. Okay. Strzała doleci dalej niż Śnieżka, tak więc gówno mi to zrobi. To jest idiota, ja patrz, biorę fire resistance. Uwaga. Na, okej, okay, lecę, ziomuś. Jak mam stręża, to też mi daje siłę do tego, nie? Chyba. Do arrow, czy nie? Ej, ta, dam radę tam wejść? Czekaj. Kurczę, a na ile masz? Na 2 minuty. O, patrz, strzela do mnie, co za pitch. Lecę do niego. Patrz na mnie. Widzisz mnie? Widzę, czekaj. Jaka zabawa, Beka. O, idź, ja go tutaj stary zajmę. No, zajmij, ja go będę pałkował. Ja na siwcie wchodzę. Dobrze. Chyba dam radę wejść, nie? Tak, na pewno. O kurczę, tutaj coś jest, jakaś dziwna zabudowa. Nie wiem, czy tutaj... O kurczę, jak trafił teraz? Wystraszyłem się, że spadnę. Ta, ale... Ja wchodzę, stary, do niego. Ale już okej jest. Idę mu wpierdzielić. Jest tam typek dalej? Mhm, jest. Czekaj. Bierz go? Nie mogę wejść. O, strzela do mnie, patrz, widzisz? Dobra, nic mi nie zrobi. Zabijesz go? Jaki ty? Oh god. Ej, ktoś rzuca jeszcze? A nie, to ten. To ten nasz. Za idiota. Jaka beka. O Boże, to trzeba być debilem. Ej, dobra, teraz trzeba tamtych. Ja sobie teraz zejdę po lawie. Patrz. Wiem, widzę. Mistrz. No to stary, to teraz jeszcze tych, nie? Z waty cukrowej. O, ja mam TNT, stary. Ma TNT? TNT ma. Wysadzamy tamtych. To teraz redstone. Dobrze. Jest woda, mam wodę i lawę mam. Okej. Lawę ty bierz. Teraz trzeba, stary, ale to jakoś, wiesz, inteligentnie rozegrać. Aha. Okej. Podaj, postaw mi tego. Tego enchanta. Nie mam, tutaj jest. Tutaj chodź. Czy oni już się stamtąd. Nie wynieśli się. Nie, co ty? Oni nie mają nawet łuków, nie mają nic. Patrz. Dobra, sharpness jeden weszło. Ich tam mogę pałkować na lajcie. O, znowu trafiłem! To nice, dobra. To co, ja tam wbijam? Mhm. Próbuję wbijać w takim razie. Bo to cioty są, więc... Dobra, wbijam, ziom. Szkoda, że wiesz, co nie można zrobić? Strzelając w wełnę, nie? Podpalać wełnę. No, dokładnie. To dobra, wtedy by było magic. Wbijasz tam, tak? Masz wodę? Nie mam kompletnie. Ja wyleję tutaj, żeby wiesz... Dobrze, spadł jak coś po to. Okej. To jest lepsze niż jakiekolwiek dobra, wojny. Lecę. Chroń mnie, stary, mów mi, czy oni ten, bo chcę się wkopać szybko. Dobrze, ja idę tędy. Ty się patrz. Wiem. Ej, dobra, wbijam tam. Ej, dobra, jest ich tam 5, stary, to jest masakra, oni na bank gdzieś. Mam regeneration i stręcza. Ale nie wchodź jeszcze kompletnie, nie wchodź jeszcze. Proszę, stary, bo zginiesz. Nie zginę, ziom. Ja nie zrobię nic bez ciebie. Nie zginę, ziom. A może poczekaj jeszcze, stary, chwilę, oni nie mają łuku, nie mają... Nie mają nic. Spokojnie. Oni mnie nie widzą, stary. Nawet nie wiedzą, że ja jestem pod nimi. Tylko chroń mnie, stary, zajmij ich czymś. Patrzą się na ciebie? Mhm, chyba ta. To zajmij ich czymś. Czekaj, strzelam w typa, oni są ślepi. Stary, ja już jestem pod nimi. Czekaj, oni są ślepi. Uważaj.
Szczera w nich, stary, jak w leszczy. Ale dostają, ale dostają. Jeszcze tego. Ale ladży. Jest, zabiłem! Zabiłem, stary. Zabijam ich, wybijam ich kompletnie. Słyszysz? Bi, bi, bi. Wygraliśmy! To było pro, stary. GG! Widziałeś to, ale? Ja tam sobie... Stary, ja tam wbiłem wszystkich i wyciąłem, nie? Ty ich zająłeś Piem. Pięknie, stary. Piona, bro. Zium! Dawaj, lecimy na dach jeszcze. Na koniec. Lecę. Oh, god. Zajebista runda, nie? Stary. Pro to było. Akcja roku. Ja im tam wbiłem na regeneration, oni mnie, stary, nie zauważyli, wiesz o tym? Wiem. Dawaj, przy zachodzie słońca się pożegnamy, stary. Ogólnie świetna runda, świetna mapa, trochę długo, ale to jak jeszcze jakieś cięcia zrobię czy coś, więc no, będzie okej. Cięcia, ale musicie zobaczyć tą końcówkę, musisz dać takie info, że końcówka jest najlepsza, stary. Tak, stary. Więc dzięki wam za obejrzenie, jeżeli akcje wam się podobały i tak dalej, to oczywiście komentujcie. I tym podobne, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to też komentujcie. Dzięki za obejrzenie, ze mną był Multi. Trzymajcie się, pa pa! Jego kanał w opisie. Dzięki raz jeszcze. Daj kciuka, jak się spodobało. Pa!